To już tradycja, że w Alei Gabrieli, w Parku Krasnogródzkim zainstalowana jest wystawa Żegaryszek. Tak było w przypadku pierwszej książki Żegaryszek. I teraz w związku z wydaniem Żegaryszek drugich zmieniliśmy teksty, ale na nowo zawisła wystawa, która jest zbudowana na zwojach płóciennych, na których mieszczą się i słowo, i obraz, bowiem żegaryszki to jest taka forma połączenia słowa i obrazu. Tak było w tradycji japońskiej haiga, do której nawiązuje i w formie haiku, i w formie obrazu. Haiga była próbą złączenia słowa z obrazem i w formie właśnie zwojów, do których tutaj nawiązujemy. Więc dla mnie jest to niezwykle ważne, że coś, co z trudem udaje się w książce, bo tam obraz ze słowem musi być inaczej powiązany. Tutaj forma zwoju daje jakąś naturalną spójnię dla słowa i obrazu, a jednocześnie umieszcza je w takim mateczniku natury, światła. I ta Aleja Gabrieli pisze swoje na tych zwojach. I to jest najbardziej niezwykłe dla mnie, jako autora. Jestem jedynie współautorem tego, co tam się dzieje. To znaczy razem z Romanem Karczmarczykiem, który zaprojektował te zwoje, razem z Małgosią Sporyk-Czyżewską, która była kuratorką tej wystawy, razem z Markiem Pawłowskim i Adasiem Rakucewiczem, którzy instalowali tą wystawę. Wszyscy jesteśmy współautorami, bo osobne tworzywo powstaje tutaj dzięki światłu, dzięki słońcu, dzięki wiatrowi, dzięki tym już pożółkłym liściom, które spadły i stworzyły taką niezwykłą złotą poświatę na bruku Alei Gabrieli. To wszystko dopiero w całości, łącząc się ze słowem i obrazem, czyni to zjawisko, jakim są żegaryszki w Alei Gabrieli w Krasnogródzie.